To jest dla Piotrka. Piotruś, tu jest takie pudełeczko dla ciebie. Trzy słabszej, ale obydwa są z 2018 roku, co ważna sprawa. To czekam na wynik. Ja też. No i wszedłem, sprawdziłem, 10 700 netto. Kuba, widzisz jakieś zagrożenie na tym etapie? No, kajetan bywa groźny. Nie było łatwo z kapitanem, co nie? Nie. To możliwe, że był najtrudniej ze wszystkich. Tak. Hello, hello, hello! Nie wiem, czy poznajecie to miejsce, ale jestem z powrotem w świecie akumulatorów tuż któryś raz, jak prowadzę tutaj tego vloga. A przyjechałem dlatego, żeby spotkać się z Robertem. Mamy jakieś pomysły na wspólne plany. Coś tu masz w rękach. Tak. Ale to wiesz, że to takie jest bez sensu, trochę, że ja za każdym razem przyjeżdżam, a ty tylko mi dajesz. Ale to nie jest dla ciebie. To nie jest dla ciebie. To wezmę. To jest dla Piotrka. Piotruś, tu jest takie pudełeczko dla ciebie. Powiem ci, co to jest. To jest taki zegarek, który pokazuje tylko jedną godzinę, który pokazuje tylko jeden czas, że jest tylko i wyłącznie ta jedna, jedyna chwila, którą mamy i jesteś młodą osobą, bardzo cię lubię, twoja taka zaangażowanie w tą grę, o której żeśmy rozmawiali, tak mi się spodobało, że kupując dla siebie taką rzecz, byłeś drugą osobą po samym sobie, o której pomyślałem, daję to twojemu tacie, pamiętaj, nie ma innej chwili niż ta, która jest teraz. Dziękuję. Trzymaj się, Piotruś. Robert, widzę, że robisz już eksperyment. Zaczyna się. I powiedz mi, co to jest za eksperyment? Bateria z 2018 roku. 3 lata. Z campervana, którym mieszka człowiek na co dzień, czyli Tomek z fantastycznego studia. I chcemy zobaczyć, czy przez te 3 lata pozostało jeszcze coś pojemności. Podłączam teraz Alfabata. Urządzenie to mierzy pojemność. W zupełności wystarczy, ufam Alfabatowi do tego stopnia, że porównywałem go z testami niemieckiego laboratorium AcuTeam, z którego ja osobiście korzystam, które robi zgodnie z normą EN, czyli rozładowywałoby tą setkę nie tak jak ja 25 amperami, tylko 1/20 z tego, czyli 5 amperami. I gdyby ten akumulator, te 5 amperów utrzymał przez 20 godzin, oznaczałoby, że ma 100% swojej pojemności, bo na tym polega test na C20. My robimy test na RC, jest to test dużo krótszy. Alfabat uwzględnia dwie rzeczy. Po pierwsze, czas, w jakim rozładowywuje, wie, że to jest 25 amperami, zna temperaturę, ale uwzględnia też faktor, czy też współczynnik, po polsku Pickerta. Pickert to był taki naukowiec, który doszedł do wniosku, że on ma w głębokim poważaniu czekać na określenie pojemności akumulatora 20 godzin. On to chciał znać szybciej. No i w związku z tym, co trzeba zrobić? Zwiększyć obciążenie, jakim akumulator jest rozładowywany. No ale jeżeli będziemy rozładowywać akumulator prądem 2 razy większym niż C20, wiadomo, że ten akumulator wytrzyma 2 razy krócej. I ten Pickert siedział i sobie tam liczył, a dobra, to jak go będę rozładowywał 2 razy więcej, to muszę uwzględnić współczynnik wynik, pomnożyć na przykład razy 1 i jeszcze 5% dorzucić do tego. No i on siedział, kminił, aż w końcu powstały takie tabele, co się dzieje z akumulatorem. Ja go nie chcę rozładować 5 amperami, bo nie mamy 20 godzin czasu, chcę go rozładować 25 amperami i móc sobie to przeliczyć na zwykłe amperogodziny, które znamy wszyscy. I właśnie Mr. Pickert pomógł nam w tym wszystkim i dzięki temu wiem, że to urządzenie w porównaniu do ekstra niemieckiego Labo ma tolerancję plus minus 2-12%. Napięcie na akumulatorze jest 11,91-92. Akumulator najpierw mocno spada, a potem zaczyna się, można powiedzieć, bronić. Broni to napięcie, czyli ono spada zdecydowanie wolniej i w pewnym momencie pojawi się wynik w procentach. Ja powiedziałem, że pojawi się plus minus koło 70%. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. To ja mam teraz ludzkie pytanie i proste. To jest akumulator firmy Krzak, tak w skrócie. Dobrze mówię? Opti. Patrząc po kodzie, który to nadrukowywuje, jest to przyzwoity akumulator z jakimś sitodrukiem. Dobrze. Ile razy on powinien się rozładować i naładować? On ma już 3 lata, Tomek mieszka tam codziennie, jest szansa, że go już koło 1000 razy rozładował. Jeżeli go rozładowywał tyle razy, a ten akumulator wytrzymuje jeszcze tyle, chociażby te 2-3%, to nie ma nic wspólnego z tym, co mówią tabele. To jest po prostu jakiś ewenement, bo taki akumulator, jeżeli on jest do pracy cyklicznej, on powinien wytrzymać przy rozładowaniu o 80% jakieś 500 cykli. A przy rozładowaniu
połowę o... Wydłużasz to plus minus o drugie tyle. Jeżeli byłby rozładowywany o połowę, to można powiedzieć, że byłby w stanie wycisnąć może 800, może 500 cykli. Są odpowiednie tabele do tego, to można wszystko policzyć, ale im głębiej będziemy rozładowywać akumulator, tym go będziemy mieć na mniejszą ilość cykli. I na odwrót, im płycej będziemy rozładowywać, tym ilość cykli nam się odwdzięcza w tą stronę. Czyli on w teorii powinien już mieć swój koniec tak naprawdę. Tak, jeżeli by go Tomek przez te 3 lata faktycznie rozładowywał codziennie do zera, to ten akumulator faktycznie w tym momencie powinien już skończyć, a on, zobaczcie, broni napięcie jeszcze 11,8, jest go już 3% stwierdzone, nie? On skończy rozładowywać się, to jest ważna sprawa, przy napięciu 10,5 V, bo każdy akumulator, to nie jest tak, że jak się Wam pojawi 0 V, to on jest rozładowany do zera. Akumulator rozładowany o 100% swojej pojemności ma napięcie 10,5 V i ten akumulator jest skończony. Mimo tego, że odłączycie klemy i to napięcie ciuteńkę się, że tak powiem, wzrośnie, bo to jest normalna zasada pracy elektrochemicznego akumulatora, który odrobinkę się odbudowuje, to można to śmiało porównać do człowieka, który ukończył triatlon na dystansie Ironman, padł, napił się coś na końcu tej trasy, zjadł coś, podrapała go żona tutaj po plecach, wykąpał się i tak dalej. I on teoretycznie ma siłę iść, ale jakby ktoś mu zaproponował jeszcze jednego Irona, to on w zasadzie po dystansie już przepłynięciu paru metrów nie ma siły na nic. I to jest właśnie taka puste napięcie tego akumulatora, które się odbuduje po rozładowaniu. Na to nie zwracajcie uwagi. Dobra, czyli czekamy, ja obstawiam, czyli w teorii on powinien mieć na przykład na około 30% pojemności teraz ten akumulator. Zależy, jak go głęboko Tomek rozładowywał, bo gdyby Tomek miał pełne informacje, że rozładowywał ten akumulator codziennie do 10,5 V, to byśmy wiedzieli, że to nie ma prawa się wydarzyć. Oznacza to tyle, że ten akumulator nie rozładowywał się. Jest też druga strona medalu, Tomek ma drugi akumulator 150 Ah, z tego co mi tak mówiłeś, jego będziemy też sprawdzać. I te akumulatory, Tomku, są połączone równolegle, plus z plusem, minus z minusem? Tak. Tak naprawdę to była taka para akumulatorów i pytanie, jak ona się rozładowywała. To też będziemy w stanie ocenić, czy któryś z tych akumulatorów jest w lepszej kondycji, czy słabszej, ale obydwa są z 2018 roku, co ważna sprawa. To czekam na wynik. Ja też. Ile procent ten akumulator miał po 3 latach? Dziwna rzecz tak naprawdę, bo ten akumulator pokazywał dość poprawne parametry, ale okazało się, że ma 12,5% i wynik w ogóle pracy Alfabata, będę musiał to przemyśleć. Pierwszy raz spotkałem się z czymś takim. Po 12,5% totalnie padło, ale jakoś tam odbiło i zaczęło cały czas obciążać ten akumulator i trzymać go na 9,5 V. Tak było, Tomek? Tam 9,6, 9,5 i trzymało te 25 amperów, ale jedna z cel, druga od minusa, bardzo mocno się grzała, czuć było na obudowie, że ona jest ewidentnie cieplejsza w porównaniu do reszty. Prawdopodobnie tam się zrobiło jakieś zwarcie, być może no Alfabat odkrył najsłabszą stronę tego akumulatora i dokończył. W skrócie, 12% po 3 latach i 900 rozładowaniach. Czyli tak naprawdę koniec. No 900 wątpię, żeby było, no tak realnie. Trochę stał bus, nie? Tylko miałeś też trochę w naprawie. Nie mieszkałeś nie, no, 900 dni w busie. Mieszkał, bo dni było 1050, to tak jakby 150 dni w ciągu 3 lat nie mieszkał i będzie 900 dni w busie. Nie. Ja teraz jestem załamany, że mój akumulator ma 12% sprawności. Teraz tylko dogrywam, bo zapomniałem, drugi akumulator miał 70% sprawności, pierwszy około 15, łącznie 85, czyli można by powiedzieć, że zestaw akumulatorowy miał sprawności około 40% po 3 latach użytkowania, prawie że codziennie, wiadomo, ileś tam kilkanaście dni w roku Tomka tam nie było. To były, to się nazywały te, to były akumulatory AGM. Powiedz, co czujesz? Radość. Ponieważ? Ponieważ spędziłem bardzo fajnie 3 dni w miłym, fajnym towarzystwie, czuję się tak pozytywnie zmęczony. Rozumiem. A jak widzisz swoją przyszłość? W jaskrawo, żółto-różowych kolorach widzę ją dużą, miłą, przyjemną, fantastyczną. A czemu nie widzisz jej w kolorach pomarańczowych? Pomarańczowy jest wypadkiem żółtego i brązowego. Dobrze mówię? Coś trzeba by zmieszać na palecie kolorów. Tak, poczekaj. Tak, po harcersku, tak? Jakoś tak. Cześć. Tak, cześć. Powodzenia. Do zobaczenia następnym razem w Elblągu. Halo, halo, kolejny dzień, na moim kanale czas zacząć. Jestem mistrzem rymów, wiem. Na serio. Dzisiaj nastał dzień, w którym usuwam ścianę grodziową. Ta. W międzyczasie chciałem podziękować Alicji z kanału Bluebird
Van Life, która zakupiła dla mnie taki, jak to się mówi, swivel, obrotnicę do podwójnego fotela. Powinna w przeciągu miesiąca do mnie dojść. Wtedy będę miał poobracany podwójny fotel z przodu. Ale jest też może jeszcze opcja na tylne fotele, mam pomysł. Na razie jeszcze nie zdradzam. Więc zaczynamy od ściany grodziowej. Taratam, pam, parapam. Ostatnie chwile ze ścianą. Tak to wygląda jeszcze przed demontażem. Myślę, że dużo miejsca zyskam. No nic, tylko zaszpachlowałem wszystkie tu śrubki. Nie wiem, gdzie są. Będę musiał to jakoś ładnie zdewastować. Zaczynam od demontażu stołu, a potem ściana. Tak to wygląda już bez przegrody. No i to wszystko. Teraz trzeba ogarnąć. Trochę już posprzątane. Mam też dzisiaj super pomoc. Będziemy odkurzać piasek z Hiszpanii. O kurde. No Karol zajarany piaskiem. A w międzyczasie Piotruś mi dzisiaj pomaga. Ma takie zadanie, żeby ponaklejać na wszystkie kubki, które do Was wysyłam. O, uwaga, szkło. Kubków jest troszeczkę. A Piotrek w robocie. Podoba Ci się taka praca, Piotrek? To taka normalna jest. Normalna praca? Powodzenia. I tutaj jeszcze mam pytanie do Was, bo kupiłem taką antenę. Ma tego typu zamocowanie, a ja się zastanawiam, czekaj, jak tu z tyłu jest, a to się z tyłu wkręca, a ja się zastanawiam, jak to zrobić, żeby umieścić to na dachu auta i żeby to było pochylane, żeby można było to postawić, regulować lewo, prawo, ciach i pochylić na czas jazdy. Jak ktoś z Was ma jakiś patent, to byłoby miło, jakbyście mi podrzucili, bo na tą chwilę nie mam pomysłu. Popękały mi strasznie usta, nie wiem dlaczego. Aż bolą. Idę powiedzieć Wam w sprawie zbiornika. Mówiliście, że może być tak, że ten zbiornik będzie, woda będzie w nim chlupać. I rzeczywiście, jak jest połowa, tak 150-200 litrów, to jak tak się skupię, to leciutko czuję, jak buja autem, jak przyhamuję albo coś. Takie dodatkowe jeszcze bujanko. I myślę teraz, jak to wyeliminować. Mówiliście, żebym zbudował w środku przegrody, ale jest jeden problem. Nie mogę tam włożyć nic wielkości tej beczki, ponieważ otwór rewizyjny jest tylko taki. Więc musiałbym coś tam wkładać i to na miejscu jakby komponować, co jest trudne. Drugi pomysł jest taki, żeby nakupować dużo takich gąbek i wypełnić tymi gąbkami ten zbiornik, ale nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Albo mam trzy materace takie stare po Piotrku, to idealnie jakbym je przeciął na 6 części, na oko właśnie, to one by wypełniły prawie całą beczkę, albo na przykład na 3/4. I ta woda byłaby wsiąknięta jakby w ten materac, ale nie wiem, czy to nie zacznie śmierdzieć, nie zacznie być z tym jakiegoś problemu, nie wiem. Może Wy macie jeszcze jakieś problemy, jak tam zrobić te przegrody, pamiętając, że otwór rewizyjny do wkładania rzeczy, z których ta przegroda powstanie, no jest dużo mniejszy. I filtr wody, już powoli widać takie, nie wiem, dziwne rzeczy się na nim robią, czy on to jakiś syf wyłapuje? Czy to się jakieś bakterie oszadzają? Nie wiem, ale też jest jeszcze jedna sprawa. Będę musiał go w którymś momencie wymienić. A jak go odkręcę, to woda się wyleje. I tego nie przewidziałem. Jak to zrobić? Nie wiem, to jakiś garnek podłożę pod to, powiem Wam na tą chwilę, nie mam pomysłu. Ale może Wy też macie na jakiś patent. Ale filtr sprawuje się super. Teraz tylko się boję, że jak jest lato, ja ściągnąłem tą przegrodę, że to mi całe ciepło będzie mi tutaj wpadało. A druga rzecz, której się boję, to, że klimatyzacja będzie musiała chłodzić już nie tylko sam przód, ale też cały tył, więc myślę nad tym, żeby taką zasłonkę jeszcze póki co zrobić. Ciach, żeby ciepło się tu nie dostawało i żeby klimatyzacja miała mniej do roboty, więc coś trzeba będzie tutaj ogarnąć. Ruszamy pierwszy raz z Piotrusiem z wyjętym tyłem. I powiedz, Piotrek, jak Ci się podoba, jak widać, co jest z tyłu? Nie wiem, dziwnie. Dziwnie? No. Drugie pytanie,
jest takie, że to będzie wszystko słychać tam. Szuflady otwierające się, widelce. Normalnie mieliśmy ciszę. Co będzie teraz? To zobaczymy. No dobra, jest inna rzeczywistość. Wszystko tam lata. Przede wszystkim też pewnie pakowanie rzeczy w półkach powinno być inne. Bo to bardziej rzeczy gdzieś tam właśnie w jakichś kartonikach i tych... O właśnie. Ale dużo hałasów. No, trzeba mi się nauczyć trochę inaczej pakować, żeby te wszystkie rzeczy nie latały. Wcześniej to nie przeszkadzało, więc no, trzeba na nowo nauczyć się jeździć kamperem. Ale dużo, dużo, dużo przeróżnych jest odgłosów. Wiadomo, że na drodze szybkiego ruchu tak nie będzie, czy w trasie, po mieście jest inaczej, ale coś tam już tłucze. No dobra, trochę nam to zajmie, zanim to ogarniemy. I teraz zobaczcie na to, minął kolejny dzień. Byliśmy już na pierwszej wyprawie, potem wam podsumuję. Już mam pierwsze wnioski odnośnie ściany grodziowej, ale to jest nic. Patrzcie na to. Hokus pokus, czary mary, kabum. To tylko tyle. Dlaczego zniknęła ławka? Już wam opowiadam. Jak zapewne wiecie, założenie dodatkowych foteli dwóch z tyłu kosztuje majątek. Obecnie jakby ławka musi być certyfikowana dokładnie do tego samochodu, trzeba to zrobić w warsztacie, który ma uprawnienia, później trzeba pojechać do tamtego ITS-u, PIMIOT-u czy czegokolwiek innego, tam za 1000 z hakiem pan znowu wam zrobi kolejne badanie, potem na stację diagnostyczną, później do urzędu i to wszystko po kolei. Powiem wam, zawsze jak dowiadywałem się, że koszty te są między 8 a 12 tysięcy złotych i w zamian miałbym dostać ławkę, to tak jakoś nie przekonywało mnie to do końca, bo ja jakby prywatnie, jeżeli chodzi o tę ławkę, to jakoś tak do niej mam, nie wiem. I ostatnio na kanale Podróżowanie widziałem, że oni sobie dorobili właśnie ławeczkę i ta sama firma okazało się, że ma też fotele. Fotele, które są pochylane do tyłu, które się rozjeżdżają na boki, które można do przodu pochylić, są ładne, z takimi tutaj profilowanymi bajerami ze wszystkim. I tak sobie pomyślałem, ale takie fotele to bym chciał. No i wszedłem, sprawdziłem, 10 700 netto. I zrezygnowałem. Ale jak to bywa we wszechświecie, drugiego dnia dostałem maila od pana Tomka właśnie z tej firmy, który napisał: kapitanie, dogadamy się z siedzeniami? Dogadamy. Pan Tomek trafił idealnie w to, co pożądałem, więc dostałem dobrą cenę jak dla kapitana. No i nic, usunę ławkę, jadę do Warszawy, pokażę wam, jak wszystko będzie wyglądać. Bum! Słuchajcie, dotarłem do miejsca, tam możecie zobaczyć z tyłu, że mój van troszeczkę wystaje. W środku zaczęła się już akcja, a ja wam pokażę, co będę miał zamontowane. Siemka, cześć. Siemka, cześć. Fajnie, że zadzwoniłeś. Te fotele to były moje, to było moje marzenie tak naprawdę. To jest bardzo szczerze, że mogę je spełnić w takim razie. Bardzo dziękuję za dobrą kapitańską cenę, co w ogóle pozwoliło mi zrealizować to, bo jakby no całą kwotę to byłoby ciężko jakby wygospodarować. Powiedz mi, wiem, że pojawiły się pierwsze problemy. Opowiesz mi? Tak, znaczy problemy, wyzwania raczej, nie problemy. Chodzi o to, że do tych foteli nie wszystkie zbiorniki te dedykowane do Ducato pasują. Ale niektóre pasują i tu masz ten największy 93 litry biały taki zbiornik do Ducato. I chodzi o to, że tam są pod spodem takie belki montażowe, do których my przyczepiamy te fotele od góry, a te belki z kolei przyczepiamy do poprzecznic. I chodzi o to, żeby te belki wychodzą w takim miejscu, że ten zbiornik tak jakby o nie zahacza. Więc niestety musimy zdemontować sobie twój ulubiony zbiornik i zamontować troszkę mniejszy. Ale on też jest dedykowany do Ducato i sobie z tym radzimy. Tak, tak, no ale ja dziękuję, bo problem rozwiązałeś w 5 sekund. Było pierwsze pytanie, czy chcesz nowy zbiornik? Dwa, wszedłeś na górę, zdjąłeś go na dół, a trzy, zbiornik już się robi w międzyczasie. Tak, tak, bo mam po prostu duży magazyn w miarę i sporo różnych zbiorników, elementów i tak dalej, więc zawsze właśnie w takich sytuacjach możemy coś dobrać. Chciałbym dla was coś nagrać w środku, ale powiem wam, tam jest taki ogień, wszyscy pracują, hałas niesamowity, więc będzie ciężko. Pogadam z Tomkiem na zewnątrz, a potem będę szukał takich chwil krótkich, kiedy będziemy mogli cokolwiek pokazać z głosem w środku. Tam na górze my też mamy taki schowek, tylko nasz schowek jest trochę niższy. Ciekawe, jak to teraz będą zdejmować. Tomku, jesteś cały czas uśmiechnięty, ale wiem, że zadanie nie jest proste. Powiedz mi... O! Którą jestem osobą, której robicie zmianę w kamperze, a nie, że to jest po prostu nowy fotel i koniec? Chyba pierwszą z tego, co pamiętam. Tak, tak. Zazwyczaj jest tak, że przyjeżdżają do nas puste samochody, najczęściej nowe albo też używane, ale jakby przed całą budową. I wtedy w nich montujemy fotele, jak jest goła podłoga, ale jakby czasami też zdarza się, że... Znaczy czasami musimy zdjąć tą podłogę, która jest, bo gdzieś jakby zabezpieczenie tej podłogi, ale tak, żebyśmy demolowali pół samochodu jak u ciebie, to chyba pierwszy raz. Tak, ale da się.
są zapasy sklejki, więc na pewno nie zabraknie nigdy różnej grubości i różne typy. Kurde, też chciałbym mieć taki zapas u siebie w garażu, żeby za każdym razem wyciągać wszystko, co potrzebuję, a nie jeździć po to. Ja to zawsze lubię zrobić pilota, idę zobaczyć na górze, co tam mają w międzyczasie. Jest styrodur, to co ja też najbardziej lubię. Są zbiorniki na wodę. Są materace, widzę, że wszystko jest na zapas. A tak cała akcja wygląda z góry. Patrzcie, jest zapas okien też. Ostatnio podobno ciężko dostępne. Więc jakby co to wiecie, kto ma okna jeszcze na stanie. Jak tam sytuacja? Dobrze wygląda? Dacie radę? Wygląda świetnie, ale mało typowo. Ups. Hotele już powoli są w środeczku. Chłopaki robią pierwsze przymiarki. Kuba, widzisz jakieś zagrożenie na tym etapie? No, kajetan bywa groźny. A poza tym? Nie, poza tym w porządku będzie. Dobrze. No, widzisz, będę cię łapał co chwilę. Proszę bardzo. Zaraz w imieniu swoich widzów. Cena, panie, jak to wygląda? Tak, z ceną jest tak, że cena jest na naszej stronie internetowej. My jakby ogólnie jesteśmy bardzo transparentni, jeżeli chodzi o nasze ceny, zarówno jeżeli chodzi o fotele, jak i o zabudowy customowe, które robimy. Mamy katalog do ściągnięcia zarówno na fotele właśnie, jak i na zabudowy ze strony vanadu.com. W międzyczasie szybkie ogłoszenie. Jeżeli ktoś potrzebuje takiego zbiornika 93 litry, wiem, że teraz są słabo dostępne na rynku i chciałby go ode mnie odkupić, to informacje na priv poproszę. Z ceną, ile mi proponujecie? Już chyba wyrwać skrętę, mam A fotel od spodu będzie przymocowany na takie świadostwa wielkie i to niby ma zapewnić bezpieczeństwo, żeby się nie wyrwał podczas wypadku. Nie było łatwo z kapitanem, co nie? Nie. To możliwe, że było najtrudniej ze wszystkich. Tak. Ale daliście radę. Tak, chłopaki dali radę. Musieliśmy przełożyć tobie ogrzewanie podłogowe, wymienić zbiornik, dużo rzeczy rozmontować, ale teraz będziesz miał też dużo zabawy, żeby to zamontować z powrotem. O, dziękuję. Czy możesz pokazać mi, zrób proszę show, co te fotele potrafią? Tak, one muszą być też przysmarowane, ale postaramy się to zrobić. Więc te fotele można sobie odchylić do tyłu, w sensie oparcie samo. Tutaj zazwyczaj jest tak, że łazienka jest bliżej niż u ciebie. Więc żeby je odchylić do tyłu, często trzeba sobie nimi przejechać po prostu najpierw do przodu i wtedy dopiero odchylić do tyłu. Nie? Więc jakby one mogą jeszcze jeździć przód, tył, co oparcie do dołu, do tyłu. I jeszcze na jazdę można je rozsunąć od siebie, także jak są dwie dorosłe osoby, to po prostu mają dużo miejsca, żeby siedzieć obok siebie. A po prostu jak stoimy, to sobie możemy je zsunąć i tutaj jest więcej miejsca, żeby przejść, bo inaczej to tutaj, zobacz, miałbyś bardzo mało miejsca do przejścia, no nie? Aha. A tak to mamy tego miejsca dużo. Wspaniale. No to pytanie ostatnie. Tak. Co dalej? Co dalej? Mam fotele. Tak, masz fotele i my tobie za 2-3 dni wyślemy dokumenty i z tymi dokumentami po prostu jedziesz na Okręgową Stację Kontroli Pojazdów. Oni tobie robią taki przegląd na... potwierdzają, w sensie wystawiają dokumenty, z którymi po prostu idziesz do Wydziału Komunikacji i zrobione. Więc po prostu dowolna Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów, Wydział Komunikacji i to wszystko. Robota dobra, tak samo jak dobry kubek kapitana. Dzięki, będziemy w warsztacie korzystać. Ale żeby nie było, nie zrobiłeś tego za kubek kapitana tylko. nie było tak. Dobra, dzięki wielkie, do zobaczenia, hej. Trzymaj się, bye. Dziękuję, że byliście ze mną. Przypominam, że ze wszystkich, którzy zostawią komentarz, będzie jeden kubek dla jednego z Was. No i nic, pytanie. Długo pewnie na to czekaliście. Czy uważacie, że fajnie, że nie ma ściany i że są dodatkowe fotele? I czy widzicie tego jakieś minusy albo plusy, że tą ścianę zdjąłem? Ja już trochę wiem, że pewnie z temperaturą trochę będę musiał inaczej tam uważać, bo będzie czasami cieplej, czasami zimniej, ale chyba sobie z tym poradzę. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.